Siemano wszystkim, tutaj PolskiGamer17 i witajcie w moim kolejnym Let's Playu. Zagrajmy w Mortal Kombat Trilogy na PlayStation 1, ale także jest na Sega Saturnie, PC-cie i Nintendo 64. Ale nie tykajcie Nintendo 64, ponieważ port Mortal Kombat Trilogy tam jest żałosny. Ale cóż, panie i panowie, ten oto Mortal Kombat był stworzony przez Avalanche Games. Praktycznie ta gra była stworzona tylko po to, żeby Midway dostało ekstra kasę, kiedy oni produkowali Mortal Kombat 4. Więc Mortal Kombat Trilogy to z takim wielkim połączeniem wszystkich Mortal Kombatów. Praktycznie wszystkie postacie z trzech Mortal Kombatów są w jednej grze. To jest pierwszy raz w historii, kiedy możecie grać superbossami bez kodów. Praktycznie to jest najbardziej gigantyczna gierka na planie Mortal Kombat. Ale gra ma swoje wady. Na przykład gra się strasznie długo ładuje, ale gram na emulatorze, więc to nie będzie aż takim wielkim problemem. Więc tutaj szczykuję każdego, ponieważ wchodzę w opcję po raz pierwszy raz w Mortal Kombacie i ustawiamy gierkę na VERY HARD! Wow, gamer, masz ultra skille w tej grze? Nie mam, jestem totalnie szajski w tej gierce, jak w każdym Mortal Kombacie. Tylko ponieważ ja umiem tak postacią spamować jeden atak, że mogę, kurde, grę na Very Hardzie przejść na najwyższym poziomie trudności, na najwyższym towerze. Ale cóż. Więc ustawiłem sobie tutaj kontrolki, żebym miał taką emulację kontrolek Tekena, ponieważ, jak ja mówiłem, lubię mieć kwadrat i trójkąt jako punche i X kółko jako kiki. Ale cóż, rozpocznijmy Mortal Kombat Trilogy. Jak widzicie, tutaj mamy bardzo dużo postaci. Johnny Cage, Noob Saibot, Baraka, Cyrax, Sonya Blade, Raiden, Rain, Shang Tsung, Milina, Jax, Reptile, Ludzki Smoke, Sub-Zero, ten koleś, Scorpion, Kano, Kitana, praktycznie każda postać. Nadrzamy tutaj dwóch Sub-Zero, mamy klasycznego oraz mamy z trójki. To tak czy jak każda postać z Mortal Kombata 1, 2 i 3 są grywalnymi postaciami, szczególnie z bossami. Ale cóż, ja będę grał postacią pod nazwą Rain, ale najpierw wam pokażę ekskluzywne kostiumy do niektórych postaci. Raiden, Jax, Kano oraz Kung Lao, jak klikniesz na nich Start lub Select, to możesz zmienić ich kostium na kostium ich oryginalnego pojawienia się. Czyli że Raiden oraz Kano mają kostiumy Mortal Kombat 1, a Jax oraz Kung Lao mają kostiumy Mortal Kombat 2. Ale cóż, panie i panowie, gramy Rainem na najwyższej wieży, która praktycznie jeszcze bardziej utrudnia gierki, ponieważ tym większa wieża, tym większy poziom trudności. Więc gram na super chrystusowym Very Hardzie. Ale tak, panie i panowie, Rain się pojawił w Ultimate Mortal Kombat 3, ale on nie był grywalny na automacie, o nie, panie i panowie. Rain się tylko pojawiał w Attract Mode i ludzie się zastanawiali, czy można go w ogóle odblokować, co niestety nie było możliwe. Praktycznie Rain był tylko dekoracją. Jak widzicie, mogę ten komputer zliczyć tym oto kombosem na Very Hardzie. No ale to nie jest kombos, to praktycznie czysty, piękny spam. Więc Rain był po raz pierwszy raz grywalny w konsolowych wersjach Ultimate Mortal Kombat 3. I ja mówiłem, że ja pogadam więcej o portach Ultimate Mortal Kombat 3, więc ja spędzę czas tu i teraz, żebym sobie mógł pogadać o Ultimate Mortal Kombat 3. Nie powiem tak dużo o Trilogy, ponieważ Trilogy to jest troszeczkę zmodyfikowana wersja Ultimate Mortal Kombat 3, więc ma sens, że ja będę mówił o Ultimate Mortal Kombat 3, albo UMK, jak to będziemy mogli nazywać. Więc w UMK, jak ja mówiłem, mamy więcej postaci. Scorpion jest grywalny. Oczywiście Raiden nie był w grze, ponieważ dalej była ta kara Midwaya, gdzie Carlos Pessina nie mógł brać udziału w produkcji Mortal Kombat 3, ponieważ on brał udział w projekcie konkurencji. Ten ban został oczywiście już pozbyty się, zaczynając od Trilogy, ponieważ mogli użyć Raidena i Raiden powraca jako grywalna postać. Czegoś, co jeszcze nie skomentowałem, to jest to, że fabularnie Raiden nie był w Mortal Kombat 3, to jest, ponieważ bullshit nie pozwalał Raidenowi być w Krainie Ziemi. To praktycznie jest najlepszy powód wytłumaczenia tego.
tego, wiecie, niebytu Raidena w fabule. I jak widzicie, po prawej stronie postaci jest taka linia, która mnie wnerwia. Nie mogłem się tego pozbyć. Mogłem użyć inny emulator, ale PSX Fin mi, kurde, się crashował po loadingu. A EPSX na tym kompie jakoś nie chce działać, bo laguje się. Więc używałem RetroArch'a. Więc Ultimate Mortal Kombat 3 wyszedł na konsolę. Wyszedł na Sega Mega Drive'a, wyszedł na PC-ta w wersji DOS-owej, wyszedł też na Super Nintendo i na Sega Saturna. Więc ponieważ Sony za 15 milionów lub troszeczkę mniej, wiem, że gdzieś około 10 milionów kupili ekskluzywne prawa do Mortal Kombat 3, to Ultimate w ramie nie wiem czego, zemsty czy praktycznie uszanowania Segi, Ultimate Mortal Kombat 3 nigdy nie było wydane na Playa 1. Ale szczerze, będę super szczery, ponieważ Trilogy tak szybko wyszło po Ultimate na Saturnie, że praktycznie nie byłoby nawet sensu. I tak, Mortal Kombat 3 wyszedł na resztę konsol, jak chodzi o płytowe wersje. Gra wyszła na Saturna po paru miesiącach, ale już było za późno. PlayStation miał zmaksymalizowaną ilość sprzedaży. Więc sobie zagrałem w tego Ultimate'a. Grałem sobie w trójkę i Ultimate'a na Play'u 1 i Saturnie, na emulatorach. I wersja Ultimate jest tak fucking leniwie zrobiona na Saturnie. Menu jest takie same, jak w Mortal Kombat'cie 3 na Play'a 1. I ogólnie tyle było błędów i glitchy, że nawet nie było warto, panie i panowie. Trilogy nawet, że ma dużo wad, to tak czy siak warto grać w tą wersję niż w bleką wersję Ultimate na konsoli. Ale cóż, pogadajmy o wadach Trilogy. Ponieważ Trilogy jest na płycie, to oczywiście mamy ekstra ładowanie. I to troszeczkę się może wnerwić dla niektórych, którzy grali w Mortal Kombat 3 i potem grają sobie w Trilogy i mają tutaj surprise'a. Gra się musi 5 sekund ładować. Postać, która najbardziej ucierpiała przez ładowanie, to jest Shang Tsung. Jak na pewno widzieliście w opcjach, była opcja Shang Tsung Morphs, gdzie mogłeś ustalić tak, że on sobie może randomowo wybrać postać. Szczerze, dokładnie nie wiem, jak te opcje działają, ale wiem, że możesz być tak, że możesz mieć specjalny zapis gry, gdzie gra wyczyta z karty pamięci 3 formy Shang Tsunga. Ponieważ jak on by się chciał zmienić podczas gameplayu, to się gra zatrzyma na parę sekund, żeby on się mógł zmienić w postać. I to jest praktycznie jedyny użytek karty pamięci w Trilogy, ponieważ ta gra w ogóle nie ma save'ów. Więc, jak przejdziecie gierkę lub zmienicie ustawienia, to gra tego nie zapisze i będziesz musiał to sam od nowa robić. Co nie jest przyjemne, więc mam zawsze save state zainstalowanego, który oczywiście ominie to ustawianie kontrolek i takie tam. Ale ta. Więc tutaj troszkę jestem bardzo uważny z Jade, ponieważ klony Kitany mają mniejszy hitbox, więc nie mogę ich uppercutować po kopniaku, który ich wali na drugą stronę ekranu. Fatality. Ale cóż, nie miałem czasu do tego powiedzieć w Mortal Kombat 3, ale nie mamy tylko Fatality w tej grze. Mamy też coś pod nazwą Animality oraz Babality oraz Mercy. I wiem, że, jak to mógł powiedzieć, niektóre elementy nie pojawiły się w wersjach automatowych, tylko się pojawiły w konsolowych. I aż takiej wielkiej wiedzy nie mam na temat tego, jak to aktywować. Ale wiem, że Animality działa na tym, że trzeba przegrać rundę, wygrać dwie rundy, trzeba wroga wyleczyć i potem możesz Animality zrobić. To praktycznie spowoduje, że się zmienisz w zwierzaka, no i zabijesz dziomka w tym zwierzakiem. Też jest Brutality, który zadebiutował w tej oto wersji, albo w konsolowej wersji, Ultimate Mortal Kombat 3. Wiem, że nie ma w ogóle w automatowej wersji Brutality. Brutality jest praktycznie taki długi kompos, który rozwali ciało wroga. Taki bardziej mini Fatality. Też jest Friendship, gdzie wroga nie zabijasz, ale dajesz mu prezent lub takie coś. Friendshipów ja nigdy nie używałem, tak samo jak bardzo mało Fatality. Praktycznie jedyne Fatality, które będziecie widzieli, to są właśnie te kolce. A
Ale cóż, drugi problem Mortal Kombata Trilogy to jest komputer. Panie i panowie, ten komputer jest najbardziej chamskim komputerem w historii Mortal Kombat. Najbardziej fałszywy w całej historii. I ja tutaj nie żartuję, jak ja mówię, że ta gra jest super nieuczciwa. Gdyby nie ten kombo z Raina, to by każda postać mnie zniszczyła. Nawet jak gracie na Very Easy, to macie pierwsze rundy, o, super duper duper easy. Trzecia walka. Milord, kurde, bogowie walki. Zrobisz krok, to cię nie ma. Double flawless automatycznie, jak nie wiesz, co robisz. Szczególnie Shao Kahn. Shao Kahn jest fucking cyborgiem jakimś, który chyba ma wszystko zaprogramowane w głowie. Praktycznie może przepowiedzieć przyszłość, jaki ruch zrobisz. Ale cóż, ponieważ to jest ulepszona wersja Ultimate Mortal Kombat 3, to właśnie te Endurance Roundy też się będą pojawiały w Trilogy. I ponieważ gram na najwyższym poziomie trudności, na najwyższej wieży, to będziemy mieli dwa Endurance Roundy. I ponieważ gram chyba w pierwszą lub drugą rewizję gierki, ponieważ były dwie wersje tej gierki, wersja Platinum i wersja oryginalna, w wersji oryginalnej komputer był najbardziej fałszywy i na Endurance pierwszym, najwyższej wieży, walczyłeś z pięcioma postaciami. Naraz. Ponieważ gram w drugą rewizję tej gierki, to tego oczywiście nie ma. Będę walczył praktycznie tylko z trzema wrogami. Ale matko boska, obejrzyj sobie Let's Play Mr. G-Stara 3-2-1, 3-2-1, gdzie on robił wersję z pierwszej rewizji i jak kurde, praktycznie mu wyrzucili każdego ninja z Noob Saibotem na końcu. Praktycznie Noob Saibot jest najpotężniejszą postacią w tej grze, jak wiesz, jak go używać, ale też Rain jest bardzo dobry. Szczególnie Rain nie przyjmuje bullshitu. Więc są dwie wersje najwyższej wieży. Jest wersja, gdzie walczymy z Goro, którą ja teraz robię. I jest wersja, gdzie mamy dwa Endurance pod rząd i potem walczymy z Kintaro, z Motaro oraz Shao Kahnem. Więc ja mam wersję z Goro, ponieważ gra randomowo to zmienia. Więc ja mam według mnie trudniejszą wersję wieży. Pierwszy Endurance jest bardzo łatwy. Oczywiście, ponieważ ja spamuję. No i też będziemy mieli walkę z Goro, co będzie cool. I potem drugi Endurance to będzie walka z Motaro oraz Kintaro. Więc tak, panie i panowie. Wielki bullshit. Ale cóż, mamy teraz nad nami. Albo pod nami, kurde, ty debilu polskiej wersji 11. Mamy pasek agresora. Kiedy ten pasek agresora będzie zmaksymalizowany, czyli jak będziemy mieli całe słowo, to wtedy będziemy szybsi i silniejsi. Więc czas na walkę z Goro, który się pojawia, nadże go zabiliśmy. Fabuła Mortal Kombat czasami ma swoje bullshity z zmartwychwstaniami. Na przykład Johnny Cage zginął, ale potem zmartwychwstał. Ale jak widzicie, nawet Goro nic nie ma przeciwko ultra opeckiej mocy Raina. I Rain to praktycznie kolej z Edeni, który jest badassowy i ma bardzo deszczowate imię. Ale cóż, Goro to praktycznie nothing, panie i panowie. Się w końcu mszczę za wszystkie moje koszmary w wersji automatowej Mortal Kombata! No, jeden. Bierzemy ten mały kopniak, ponieważ Goro jest zbyt wielki lub zbyt ciężki na to, żebyśmy go wrzucili na drugą stronę ekranu. Więc tak. Po prostu tak. Ale czas na drugi Endurance Match, gdzie walczymy nie tylko z Motaro, ale z jego best friendem, Kintaro. Więc wiecie, jaki chamski jest Kintaro w wersji SNES-owej. Tak samo tutaj Kintaro działa, ale na szczęście świętymi kombosami Reina, Kintaro to jest nic, tylko żarcik. I ten atak, kurde, który pozwala mi lewitować wroga, to też działa na Motaro i na Shao Kahnie. Więc Rain jest najpotężniejszą postacią w tej fucking gierce.
też może być potężny w wersji SNES-owej Ultimate Mortal Kombat 3, ale komputer w tamtej wersji jest jakiś dziwny, ponieważ komputer na very easy, na drugiej fucking walce może skaunterować mój ruch. Ale ta, z Motaro trzeba uważać. Żebyśmy mogli Motaro tak zaspamować na śmierć, to trzeba, on musi być jak najwyżej. Musi być wysoko, ponieważ wtedy kopniak go troszkę wywali od ciebie. Ponieważ jak go będzie za nisko, to on daleko nie pójdzie. Nie odczepi się od ciebie i wtedy cię skaunteruje i cię zabije lub paniszuje. Ja nie jestem wielkim ekspertem, jak chodzi o terminy, o słowa bijatykowe, ponieważ nie jestem wielkim bijatykowcem. Może bardziej się wysłowię, kiedy będę robił takie coś ale z Tekkenem, ale najpierw zrobimy to z Mortal Kombatem, ponieważ why not? Więc co ja będę robił z Mortal Kombatem, to jest to, że czwórka będzie końcówką tego mini maratonu. Potem zajmę się innym let's playem i kiedy wrócę do Mortal Kombat, będę robił Deadly Alliance, będę robił Deadly Alliance, Deception, będę robił Armageddon, dziewiątkę oraz X-a, jak kupię sobie. Na Jagga mi pójdzie, więc kupię na kopececie. I to tylko będą arcade mody. Nie będę się conquestami, fabułami zajmował jeszcze. Po tym będę robił inne porty Mortal Kombatów. No i ta. Ponieważ jest dużo portów pobocznych. Albo się zajmę Tekkenem. Jak chodzi o Conquest Mode lub kurde fabuły Mortal Kombata w 9 X-ie, to będą ogólne, oddzielne let's playe. Ale cóż, panie i panowie, czas na walkę z Shao Kahnem. Pamiętam, jak miałem tą gierkę na PlayStation 1, z ziomkami graliśmy w tą gierkę i nie mogliśmy... Udało nam się dostać po paru godzinach do Shao Kahna i jak widzicie, Shao Kahn jest ostro rozbrykany w Ultimate, w Trilogy. Więc moi koledzy mi wysłali po snaki orzechowe. Poszłem na dół, oczywiście, ponieważ oni byli na flacie, on mieszkał, kolega. Kupiłem chipsy, poszłem na górę i oni grali już w inną gierkę pod pretekstem, że oni pokonali Shao Kahna. Się pytałem, jak go pokonali? O, kopaliśmy go w górę. Na początku myślałem, o, okej. Ale grając teraz z Mortal Kombat Trilogy, to praktycznie poczułem się okłamany. Nie ma szans, żebyście Shao Kahna tak kopniakami go pokonali. Shao Kahn counteruje wszystko! Ale cóż, Shao Kahn po raz drugi ginie w tym oto miejscu. I tak kończymy Mortal Kombat Trilogy. Zupgrade'owaną wersję Ultimate Mortal Kombat 3. Shao Kahn is dead. Ale cóż, czas na jedną różnicę, która nie była w oryginalnej wersji. Możemy wybrać nagrodę. Więc możecie wybrać na przykład ending, pokazówki fatality lub takie tam inne sekreciki, ale ja wybrałem sobie ekskluzywną walkę z jeszcze jedną postacią, która jest ekskluzywna do wersji PS1. Kameleon. Więc Kameleon to praktycznie wszystkie postacie ninja w jednym. Wersja Nintendo 64 ma postać pod nazwą Chameleon przez K, która praktycznie jest wszystkimi kobietami połączone w jeden, wszystkimi kitanami. I wersja Nintendo 64 jest szajska, ponieważ ona jest praktycznie konwertem Ultimate Mortal Kombat 4. Nie ma wszystkich postaci i soundtrack jest okropny. To jest wersja podstawowa, która w ogóle ledwo będzie działała na Windows 10. I wersja Saturnowa, która ma dużo błędów efektowych. Więc wersja PlayStation 1 jest bardzo i to bardzo, bardzo rekomendowana. Był remake tworzony w wersji Mugenowej, ale nie, chyba on się nigdy nie pojawi, ponieważ jakieś tam dramy się pojawiły. Ale tak, panie i panowie, to był Mortal Kombat Trilogy na PlayStation 1. Więc gra nie jest już tak łatwa, jak pokazałem. Jak nie wiecie, kombosować to gra was zniszczy w pierwszej walce. Ale tak Mortal Kombat klasyczny zawsze był. Mogę powiedzieć, że to ostatnia część, gdzie Mortal Kombat ma bardzo frajerski komputer, ponieważ Mortal Kombat 4 jest żałośnie łatwy. Ale cóż, panie i panowie, została nam jeszcze tylko jedna gra w tym oto mini-maratonie. I to nam zostało Mortal Kombat 4. Jest też wersja Golda, którą nie robię, ponieważ mi się nie chciało pitolić z emulatorami Dreamcasta.
plus, że będę grał, bym grał tą samą postacią. Ale co? Do Golda może wrócimy, kiedy będę robił poboczne porty w przyszłości, ale zobaczę, jak to będzie, wiecie, lubiane przez ludzi. Ponieważ mam teraz entuzjazm, ale zawsze może być taka sytuacja, gdzie cholera gamer, już nigdy więcej nie tykaj Mortal Kombat Trilogy. I ja nazywam Avalanche Games Avalanche Software, więc poprawiłem się na końcówce odcinka. Ale na pewno będzie jakaś ta poprawka. No i to wszystko. Praktycznie napisy się kończą z tym tekstem, że Mortal Kombat powróci. Mortal Kombat 4 będzie wychodziło niedługo. Praktycznie ta gra miała cię hypować do Mortal Kombat 4. Jeszcze jedna gra była zrobiona do tego, żebyś był hypowany na Mortal Kombat 4. Pod nazwą Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Ale cóż, tą grę będziemy może robili w przyszłości. Ale cóż, panie i panowie, mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał. Tutaj Polski Gamer 17 i jak zawsze ja was żegnam. Adios!